9. Gość poranka. A gościem poranka jest Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Panie pośle, święta minęły panu spokojnie, ale wiem, że rusza pan strzec mediów publicznych. Jaka atmosfera ogólnie dla Polski, dla kraju tych świąt Bożego Narodzenia, pańskim zdaniem? No myślę, że jednak mimo wszystko trudna, bo no, nikt się nie spodziewał chyba, że zmiana władzy, która rzeczą naturalną może nastąpić, będzie połączona z takim rażącym łamaniem prawa w zakresie mediów, no to po prostu myślę, że to jest szok dla większości, nie tylko dla nas polityków, ale także dla części społeczeństwa. Dostaję telefony od ludzi, SMS-y z ogromnym zaniepokojeniem, co może być dalej, tak? No, no pod tym względem niewątpliwie święta nie były dobre, tak? I co pan odpowiada? Co będzie dalej? No, jednak mamy państwo demokratyczne nadal. No, są procedury w tym zakresie. Muszą być dokonane czynności sądowe, jeżeli chodzi o media, tak? Te trzy spółki, które dotyczą mediów, czyli telewizja, spółka akcyjna, radio, spółka akcyjna i Polska Agencja Prasowa też jest spółką akcyjną. One są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszelkie zmiany dotyczące władz tych spółek muszą znaleźć odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Sądowym i dopiero ten etap zmian się zakończy. Więc czekamy teraz na to rozstrzygnięcie, tak, co zrobi sąd rejestrowy, czy te zmiany uwzględni, czy też odmówi. Moim zdaniem powinien odmówić wpisanie. Powinniśmy wrócić do stanu poprzedniego i tak jak większość w tej chwili sejmowa zapowiada, chcą dokonać zmian w ustawach, więc niech to robią. Mają większość, więc powinni to robić przez ustawy, a nie działania ministra. No ale zrobiono, panie pośle, przez uchwałę. No właśnie, i w jaki sposób... Tak, druga uchwała, jedna dotycząca mediów, druga dotycząca Krajowego Rejestru, Krajowej Rady Sądownictwa. No pierwsza skończyła się bardzo źle, bo po uchwale nastąpiły działania bezprawne ministra. Mam nadzieję, że tak nie zrobią, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa. No ale takie zagrożenie jest, tak? No, niewątpliwie. Tutaj jako były członek Krajowej Rady Sądownictwa nie wyobrażam sobie, żeby też tak siłowo to było zrobione. Zawsze mówię, no macie większość, więc dokonujcie zmian ustawowych, tak? Społeczeństwo was upoważniło, ale nie dało wam władzy nieograniczonej, tak? Nie macie większości, jak to mówiliście, koalicja 276, żebyście mogli weto prezydenckie odrzucić, żebyście mogli konstytucję zmienić, no takiej władzy wam nie dano, więc musicie w ramach tej władzy, którą macie, się poruszać, a nie iść szerzej, tak? I ewidentnie łamać prawo. Panie pośle, zmierza pan, jak mnie pan poinformował w wiadomości, do TVP Info, do budynku przy Placu Powstańców. Tak. To się zgadza. Tak, jadę właśnie. Dobrze. Panowie parlamentarzyści tam mają zmieniające się, rotacyjne dyżury, jak rozumiem. Z jakim nastawieniem pan jedzie i co przekazali panu koledzy? W co pan powinien się uzbroić? No bo mówi pan o rozwiązaniu siłowym. Jak wiemy, ochroniarze firmy prywatnej byli pod Polską Agencją Prasową i w środku, natomiast teraz już ich nie ma. Policja otoczone także kordonami budynki Telewizji Polskiej, wcześniej Woronicza, przy ulicy Woronicza, a teraz już no, policji tam nieco mniej. Ale z jakim nastawieniem pan jedzie? Co się jeszcze może wydarzyć? Co mówią poprzednicy, zmiennicy pańscy? No cóż, mam nadzieję, że najgorszy czas mamy za sobą, kiedy właśnie siłowo poprzez i bezpośrednie działania członków nowych zarządów i rad nadzorczych, gdzie siłowo chciano wejść do gabinetów zarządów, no to się nie udało. Firmy ochroniarskie, tak pani redaktor powiedziała. Mam nadzieję, że wreszcie to gdzieś tam przysłowiowy rozum wziął górę i będą czekać na rozstrzygnięcia sądowe, ale nigdy niestety no nie można być pewnym, że tak będzie, czy nie będzie kolejnej próby siłowego rozwiązania
tego. No dobrze, nie to podstawy samoobrony, gaz pieprzowy. No ja trochę się śmieję, oczywiście. Ale sytuacja jest poważna. Sytuacja jest bardzo poważna, natomiast ja jedyne co mam, no to legitymację poselską i mogę tylko tym instrumentem prawnym się posługiwać, żądać od osób, które wkraczają do instytucji okazania dokumentów, tak, mam dostęp do informacji publicznej, na jakiej podstawie te osoby chcą działać, na jakiej podstawie prawnej, bo muszą dokumenty okazywać i mam prawo tych dokumentów żądać. Czasami są okazywane, czasami nie są okazywane, no różnie to się zdarza. Prawnicy z powołują to się na wieloletni dorobek, którzy tam przychodzą, też ewidentnie część z nich łamie. Dwie minuty, mogę? Mam rozmowę z telewizją. Halo, przepraszam. No właśnie, już kontynuujemy. Tak. Jestem na to przygotowany, że mogą być próby siłowe. No, jestem już starszą osobą, mam nadzieję, że nikt nie będzie próbował się ze mną siłować, no bo z młodymi osiłkami ja nie mam szans, tak? W takim razie oczywiście życzymy, żeby nikomu nic się nie stało. Przemoc to nie jest rozwiązanie. Jak wiemy, no te przepychanki wyglądają... Już to dotknęło, także mam nadzieję, że to był mówi pierwszy, pan ostatni pani przypadek, poseł no. Borowiak, tak? Tak, tak, tak. No właśnie, mamy tego rodzaju incydenty, można by powiedzieć, bardzo groźne incydenty. Groźne także dla demokracji, dla wizerunku Polski w świecie, na którym to bardzo zależało dzisiejszym rządzącym wcześniej w opozycji, między innymi Donaldowi Tuskowi. Pytanie, czy ten zapach stanu wojennego, o którym pisano w SMS-ach, jak rozumiem, członków partii dzisiaj rządzącej, wcześniej opozycyjnej, albo ich zwolenników, widzieliśmy takie fragmenty, zdjęcia w sieci, nie przeszkadza dzisiejszym rządzącym i dlaczego, jak pan sądzi, dlaczego tak się pospieszono z tą decyzją? Ja o to pytałam publicystów wcześniej, natomiast no, zadaję pytanie również panu, ponieważ no, jak pan sądzi, dlaczego Platforma Obywatelska, która przez tyle lat mówiła, że to Prawo i Sprawiedliwość łamie zasady praworządności, nie przestrzega litery prawa. Dzisiaj, nie rozstrzygając, kto ma rację w tym sporze, ale takie wrażenie i takie domysły pozwala sobie na tego rodzaju działania. No, myślę, że zachęciło ich do tego nieoczekiwane zwycięstwo. Myślę, że nie byli pewni co do tej granej. To euforia była ogromna i chcieli iść, że tak powiem, za ciosem. Myśleli, że bezkarnie im to przejdzie, że tak jak Rosjanie chcieli w ciągu kilku godzin zająć, czy kilku dni zająć Ukrainę, tak oni myśleli, że w ciągu kilku godzin opanują nawet bezprawnie media publiczne. No spotkali się tutaj ze sprzeciwem zarówno pracowników, jak i pomocą naszą. No zaskoczenie i pewnie nie wiem, czy w tej chwili jest jakaś refleksja, że zrobiono błąd, chociaż dzisiaj słuchałem rano jednego z ministrów, z wiceministrów sprawiedliwości, to nie widzę żadnej refleksji, mimo że pan minister ma tytuł doktora, a wiceminister, a minister ma tytuł profesora, to no, żenująco, że tak powiem, trzymają się swoich rozwiązań siłowych. No, oby przyszła refleksja, tak? No, bo już nawet międzynarodowe instytucje zastanawiają się nad tym, Helsińska Fundacja i inne, że to jednak jest no, naruszenie prawa. Ja uważam, że rażące i mówiąc, że są wątpliwości, no jeżeli już bardzo niesprzyjające na środowiska mają wątpliwości, to powinno ich to do jakiejś tam refleksji skłonić i cofnąć się. Czy się cofną, nie bardzo w to wierzę. Co w takim razie zrobi Prawo i Sprawiedliwość? Jakie są plany? Jak wiemy, prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, mówiąc o tym, że właśnie ta legalność całego procederu budzi wątpliwości, a o przywrócenie ładu i porządku prawnego także w mediach publicznych apelował do premiera Donalda Tuska i właśnie zawetował sam fakt przekazania, wpisania do tej ustawy okołobudżetowej, przekazania
przeznaczania 3 miliardów złotych na działalność Telewizji Polskiej. Wcześniej, jak wiemy, politycy wówczas opozycji bardzo mocno protestowali podobny krok, który rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonał, właśnie powołując się na to, że do mediów publicznych nie powinny takie pieniądze trafiać, a powinny trafiać na onkologię. Czy w takim razie Prawo i Sprawiedliwość, pan prezydent, będzie twardo wetowało tego rodzaju rozwiązanie? Jak ten spór może się zakończyć? Pan prezydent zawetował, według mojej wiedzy, z tego powodu, że dopóki nie zostaną rozwiązane te kwestie prawne, tak, wokół mediów, no to nie można takich pieniędzy przekazywać. Jeżeli będą ustawy, które uregulują ten stan prawny, jak to mówi większość, przywrócą ład i porządek, no to nie stoję, ja nie jestem przeciwko przekazywaniu środków na telewizję publiczną. Są pieniądze na onkologię na telewizję publiczną, natomiast rzeczywiście większość, jak poprzednia opozycja mówiła, że w życiu, jak to mówią młodzi ludzie, nie należy przekazywać środków na media publiczne. No, ciekawy jestem, jak teraz staną, bo stoją w rozkroku takim, no, dosyć dużym, jak chcą to rozwiązać. No, mają większość, niech rozwiązują, tak? Tylko ja czekam na rozwiązania ustawowe, to cały czas powtarzam. Mówił pan wcześniej o wiceministrze sprawiedliwości z tytułem profesora. No właśnie, i tak sprawdzam, z kim mógł pan rozmawiać, panie pośle. Czy to Dariusz Mazur? Czy to Wojciech Kutyła? Nie, wiceminister to profesor Bodnar, tak? No, ale wiceminister. Wiceminister to pan doktor Śmiszek. Ach, rozumiem, dzisiaj, to on ma dzisiaj tytuł się profesor. Wypowiadał. Tak, on jest doktorem i szedł, jak to mówią, no, bardzo ostro w tym kierunku, że rozwiązania są słuszne, zgodne z prawem, nie ma wątpliwości żadnych. No to jest dziwne, bo naprawdę rozmawiam też z ludźmi, którzy byli nam nieprzychylni i oni mają ogromne wątpliwości, a nawet twierdzą wprost, że to jest nieprawidłowe działanie i zawiedli się na tej władzy. Głosowali na trzecią drogę i mówią, że żałują tego. Mm-hmm. No właśnie, trzecia droga, jak ona się może zachować w tej sytuacji? Na dzisiaj można powiedzieć, że jeszcze antypis jest tak duży, że chyba jeszcze nie ma jakiejś refleksji, ale jak będą te takie działania się powtarzały ze strony Lewicy i Platformy Obywatelskiej, to myślę, że trzecia droga zacznie się zastanawiać, czy dobrego wyboru dokonali. Dzisiaj miał rozmawiać o funduszu kościelnym. No, tutaj ewidentnie część większości rządowej mówiła, że ten fundusz trzeba zlikwidować. Zobaczymy, czy się odważą to zrobić. No, zapowiedzi są. Czekamy też na działania. Dzisiaj rząd ma tym się zajmować. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Mm-hmm. A z ważnych spraw, które powinny znaleźć się teraz na posiedzeniu Sejmu, czy to jest wdowia renta, także dodatek pogrzebowy, który ma wzrosnąć do 7 000 zł, czego Polacy pańskim zdaniem oczekują, których obietnic, które złożyła Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz pilnowało jako tych do zrealizowania, czy to 800+, czy ta wypłata jest pańskim zdaniem zagrożona? Platforma już ją wpisała w plan na 2024 rok. Jaką opozycją wreszcie będzie Prawo i Sprawiedliwość? Co państwo chcą teraz rozliczać? No, my chcemy być opozycją merytoryczną. Nie będziemy okupować mównicy sejmowej. Pierwsza rzecz teraz, z którą stoi parlament, to jest uchwalenie budżetu. To jest rzecz najważniejsza i w ramach tego budżetu właśnie spełnienie obietnic, czyli no, renta, ale także czekamy na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To był sztandarowy, też jeden ze sztandarowych, że tak powiem, obietnic, 100 konkretów, ale także inne partie o tym mówiły, więc czekamy na ten wniosek. Teraz twierdzą, że no nie można w ostatnim momencie zmieniać, co jest absolutnie niezgodne z prawem. Na korzyść podatnika można w każdej chwili dokonywać zmian i myśmy takich zmian dokonywali, oni głosowali za tym przecież też, więc mogą ten projekt realizować. Oczywiście podwyższenie zasiłku, no kiedyś pogrzebowego, kiedyś go zmniejszyli. No dobrze, że go teraz chcą podwyższyć.
800+ to był nasz projekt, nie robią żadnej łaski, ustawa jest w tym zakresie, więc muszą to zrealizować, musieliby zmienić ustawę. No na to się nie odważą, moim zdaniem, więc no, my będziemy z obietnic ewidentnie rozliczać koalicję rządzącą. Ta koalicja 13 grudnia, oczywiście 8 gwiazdek gdzieś tam nadal jest w oczach naszych przeciwników, ale data 13 grudnia jest tu symboliczna i to, co zrobili z mediami, to ewidentnie się wpisuje w ten scenariusz właśnie koalicji 13 grudnia. Co z wakacjami kredytowymi, jak pan sądzi? Polacy czekają również na takie rozwiązanie. Czy ono będzie? No, obawiam się, że mogą to zlikwidować liberałowie z Platformy Obywatelskiej. Są absolutnie przeciwni, więc będą chcieli to zlikwidować albo ograniczyć. Tak? Obawiam się, że część świadczeń socjalnych zacznie być ograniczana, czy nie będą ich likwidować, a wprowadzać progi dochodowe na przykład. Myślę, że takie rozwiązanie, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku, czy w tym roku budżetowym, w 2024, to na pewno na 2025 się pokażą. Mamy jeszcze w planie, w ustawie budżetowej jako Polacy inne rozwiązania. Znowuż, jeżeli patrzymy na ustawę budżetową 800+, jak powiedziałam, zostało wpisane w tę ustawę i właśnie po świętach starcie w sprawie budżetu będzie w parlamencie, jak słyszymy również od pana posła, parzyło się w polskim parlamencie. Ważą się losy także podwyżek dla nauczycieli budżetówki i tutaj bardzo mocno na tę sprawę nacisk kładzie opozycja. Mówiąc w ten sposób, prezydent Andrzej Duda tak naprawdę zabrał te pieniądze nauczycielom i budżetówce, na co prezydent odpowiedział, że akurat za podwyżkami dla nauczycieli i budżetówki jest i oddzielne rozwiązanie prawne ma się w tym tygodniu jeszcze w polskim parlamencie znaleźć. Jak to będzie wyglądało? No właśnie, czy faktycznie tutaj nauczyciele i pracownicy budżetówki mogą być spokojni o swoje pieniądze. Pan prezydent radnie powiedział, że zaproponuje rozwiązanie. My dążymy do tego, myślę, że prezydent też, żeby spełniono obietnicę w całości, jeżeli chodzi o nauczycieli. Cały czas zapowiedzi było, że podwyżka o 30%, nie mniej niż 1500 zł. W tej chwili już zostaje tylko 30%, a to jest dużo mniej, bo to jest w granicach 1440 zł, a nie 1500, więc chcemy spełnić, pan prezydent chce w rozwiązaniach swoich znaleźć takie rozwiązania, które właśnie zapewniają te 1500 zł minimum, które było obiecane. No to jest 30% mniej niż było obiecane, tak? Więc te 30% już jest. Trzeba też pamiętać, że myśmy już ponad 12% w budżecie zaplanowali, więc Platforma może tylko te 18% dołożyć, żeby było 30%, więc to nie jest tak, że oni chcą dać 30%. Jeżeli ma być to 1000 zł, no to praktycznie jest tylko trochę więcej niż myśmy zaplanowali w budżecie. Myśmy podwyżki zaplanowali dla nauczycieli, one są ujęte w budżecie. Czy mamy połączenie z panem posłem? Ja przez chwilę nie słyszę. Halo, halo. No właśnie, jesteśmy... Nie słyszymy. Nie słyszymy pana posła. Myślę, że będzie trzeba. Halo, halo. Ponownie się z panem posłem połączyć, mam wrażenie. Drodzy państwo, no właśnie, sytuacja jest taka, że właśnie pan poseł zmierza, jest w ruchu przez cały czas do budynku Telewizji Polskiej, jak mówiliśmy, przy Placu Powstańców Warszawy. Rozłączyło. No właśnie, o, jesteśmy, rozłączyło. Jesteśmy, panie pośle. Dobrze, w więc takim razie mamy... ustawa... Proszę. Byśmy zaproponowali, co jest prawie, bo to u nas to wychodzi też kilkaset, 830 zł. No oni teraz chcą dać 1000, więc niewiele więcej niż myśmy zaproponowali, bo myśmy ponad 12% podwyżki dla nauczycieli zaplanowali w budżecie. One są w projekcie budżetu. Co jeszcze jest w projekcie budżetu i jak pan ocenia ogólnie, panie pośle, sytuację budżetową na 2024 rok, patrząc na to, w jakim stanie Prawo i Sprawiedliwość zostawiło finanse publiczne? Czy ten stan jest dobry, bo opozycja mówi o dziurze budżetowej?
Stan jest dobry, czym świadczy chociażby to, że zwiększono bez problemu tam ponad 20 miliardów tak, deficyt budżetowy i nie krzyczą, że to jest dziura budżetowa. Jak mniejszy był, to była dziura, a teraz większy deficyt, to już nie mówią, że jest dziura. I bez problemu to zrobili, czyli no, jest rezerwa w budżecie na większe wydatki. No i nie korzystają z tej dobrej koniunktury, w której zostawiliśmy polski budżet. Mhm. Czy wystarczy na wszystko tych pieniędzy, to czy środki z KPO, jeszcze o to zapytam, dotrą do Polski i czy będą służyły polskim między innymi przedsiębiorcom? Na wszystko nie starczy, bo myśmy planowali deficyt pod nasze zobowiązanie, nasze obietnice wyborcze, a nie pod obietnice opozycji. Tak? Jak oni chcą swoje realizować, no to muszą znaleźć źródła dochodów. Bez końca nie mogą zwiększać deficytu. Powiedzieli, że będą szukać oszczędności. Życzę im pod tym względem dobrze, jeżeli można oszczędzać, to każdy chce to zrobić w wydatkach budżetowych. Natomiast KPO, no niestety, to są bardzo znaczone pieniądze. One głównie idą na transformację energetyczną, więc budżet nie może ich w sposób dowolny wydatkować. I dlatego no, to nie są tak korzystne dla budżetu środki, jak nasze wewnętrzne zadłużenie, które może być w dowolny sposób realizowane. Środki z KPO są, tak jak powiedziałem, czy z KPO, czy z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Mm-hmm. Będziemy obserwowali. Tak jest, tę sytuację. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, za informację, za komentarz naszemu gościowi. To Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Powodzenia na dyżurze. Dziękuję miłego bardzo. Dnia. Dobrego dnia. 7:09. Gość poranka.